Prace nadal trwają. Jest jeszcze przygotowany jeden rozdział, który dotyczy generalnie opisu Holokaustu Polaków, czyli opisu tych wszystkich miejsc, w których w sposób masowy Polacy byli mordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej. Jest to obszar, który powinien być szerzej przez nas zaprezentowany w raporcie, a który nie został jakby opisany bardzo szczegółowo. Także po zakończeniu tego rozdziału raport w mojej ocenie jest gotowy do publikacji. Oczywiście od decyzji o charakterze politycznym będzie zależał czas, moment i miejsce publikacji, więc chcę podkreślić, że ja ze swoim zespołem wykonałem, można powiedzieć, 99% pracy na dzień dzisiejszy. W mojej ocenie te prace muszą być jeszcze dokończone właśnie poprzez kwestie tłumaczeń tego raportu, tych ostatnich rozdziałów, i raport będzie gotowy do publikacji. Myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy nie powinno już stanąć nic na przeszkodzie, ażeby raport został upubliczniony, zaprezentowanie opinii publicznej oraz żeby ewentualnie rozważono podjęcie działań politycznych w związku z tym raportem. Ja myślę, że przede wszystkim kwestia tego, że społeczeństwo polskie, państwo polskie, polskie elity tak łatwo przeszły do porządku dziennego nad kwestią rekompensat, odszkodowań, zarówno tych państwowych, publicznych, ale też indywidualnych. Dlatego, że miliony polskich obywateli, ich rodzin zostało poszkodowanych w wyniku II wojny światowej. Generalnie my wszyscy jako społeczeństwo żyjemy w gorszych warunkach społecznych, gospodarczych, politycznych, też finansowych, niż moglibyśmy żyć, gdyby nie było II wojny światowej. Też te wielkie straty, które zostały poniesione w wyniku II wojny światowej, no to wszystko jakoś tak łatwo zostało Niemcom odpuszczone, darowane, bo skala tych zbrodni była niewyobrażalna. Jak powiedziałem, konsekwencje są odczuwalne do dnia dzisiejszego. I co mnie jakby szczególnie bulwersuje, że przez wiele, wiele lat nie było takiej terminacji publicznej, państwowej do przygotowania właśnie takiej publikacji, która opisywałaby całościowe straty, podjęcia działań prawnych, politycznych związanych z dochodzeniem roszczeń, ale także później oczywiście kwestia indywidualnych możliwości dochodzenia roszczeń przez obywateli polskich, więc biorąc pod uwagę skalę strat, zniszczeń tych publicznych, państwowych i indywidualnych, no musi ta sytuacja, mnie szczególnie bulwersuje, że polskie elity przez nie tylko te komunistyczne, ale także i komunistyczne, ale też później te postkomunistyczne zostały tak łatwo skolonizowane przez politykę niemiecką, państwo niemieckie, kupione przez różny system stypendiów, grantów, wyjazdów, i nie było żadnej determinacji, a wręcz przeciwnie, ludzie, którzy podnosili kwestię, że ten temat jest nieuregulowany, byli traktowani jako niepoważni, jako oszołomy, które tutaj chcą psuć dobre relacje polsko-niemieckie. No jest to sytuacja bez precedensu, że po tak wielkich stratach, jakie doznało polskie społeczeństwo, polskie państwo, tak powiedziałem, bardzo dosyć łagodnie te pseudoelity przeszły do porządku dziennego nad kwestiami właśnie odszkodowań. I myślę, że to jest o tyle ważne, że dzisiaj, gdy widzimy bardzo agresywną politykę Niemiec wobec Polski, politykę gospodarczą, ekonomiczną, polityczną, ale także różnych tutaj pomagierów Niemiec w Unii Europejskiej, którzy twierdzą, że w Polsce naruszane są reguły demokracji, rządów prawa, praworządności, no to wszystko po prostu budzi pusty śmiech, kiedy suwerenne państwo polskie podejmuje pewne próby reform, wymiaru sprawiedliwości, czy też innych segmentów państwa, to nagle ci, którzy powinni siedzieć cicho do końca świata, oni nas zaczynają pouczać i podejmować różne działania wychowawcze wobec Polski, że Polska nie powinna w taki, a nie inny sposób postępować czy prowadzić swoich reform. No to jest oczywiste, że II wojna światowa doprowadziła do potwornego spustoszenia polskiego społeczeństwa, wybicia polskich elit, później oddania Polski w system komunistyczny. To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której
Polska, Rzeczpospolita musiała odbudowywać swoją państwowość, gospodarkę, ekonomię, także elity. Ten proces nadal trwa i niestety Niemcy to wykorzystały, bo zamiast Polsce zapłacić odszkodowania należne, wyrównać straty, to po prostu Polskę skolonizowały gospodarczo i politycznie. No i dzisiaj w mojej ocenie ta problematyka jest niezwykle ważna i istotna, ponieważ stanowi bardzo poważny argument w takich relacjach dwustronnych polsko-niemieckich. I dopóki ta sprawa nie będzie uregulowana w sposób poważny, dopóki polski rząd i polski i rząd niemiecki nie usiądą do stołu i tej problematyki nie uregulują po prostu w relacjach ekonomicznych, finansowych, dopóki no, Polska cały czas będzie traktowana w sposób niepoważny przez Niemcy i inne kraje Europy. Także moment, w którym doprowadzimy do sytuacji rozmów, konkretnych, poważnych rozmów, będzie momentem, kiedy Niemcy po prostu będą musieli zdać sobie sprawę, że Polskę muszą traktować poważnie. Tutaj trzeba rozróżnić jakby dwa aspekty moich działań, które podjąłem. Jeden aspekt to jest przygotowanie raportu całościowego, który obejmuje straty publiczne państwowe, straty, które poniosła cała Rzeczpospolita. Od drugiego aspektu tych roszczeń indywidualnych, które potencjalnie mają obywatele polscy, którzy jeszcze żyją, czy też ich spadkobiercy. Natomiast no, tej drugiej sprawie służy wniosek, jaki złożyłem do Trybunału Konstytucyjnego w imieniu grupy posłów, którego celem jest zbadanie zgodności z polską konstytucją przepisu o immunitecie jurysdykcyjnym, który chroni państwa obce przed możliwością dochodzenia roszczeń przed polskimi sądami. Oznacza to, że po prostu na dzień dzisiejszy poszkodowani obywatele w wyniku II wojny światowej, tacy jeszcze nadal żyją, nie mają żadnej drogi prawnej, sądowej, ani w Polsce, ani w Niemczech, do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. I temu celowi służy zbadanie tych blokad w przepisach krajowych czy międzynarodowych, które uniemożliwiają dochodzenie takich roszczeń. Także tutaj jakby są dwa rodzaje kwestii, które w moich działaniach możemy wyróżnić, czyli pierwsze to jest przygotowanie kompleksowego raportu opisującego całość strat Rzeczpospolitej Polskiej i drugi element to jest element związany z możliwością, czy z podjęciem próby, której celem jest umożliwienia, żeby obywatele polscy mogli przed polskimi sądami wychodzić roszczeń wobec państwa niemieckiego. To są takie działania, które w mojej ocenie powinny uruchomić pewną procedurę, w mojej ocenie również działań politycznych, które w przyszłości doprowadzą do uregulowania kompleksowego tych problemów. Dopóki raport nie będzie publikowany, dopóki obywatele polscy nie będą mogli wystąpić do sądu, no temat cały czas jest jakby istotny, ważny, ale no nie jest na agendzie rozmów międzyrządowych. Panie redaktorze, ja zrobię wszystko, żeby tak się stało i mam taką nadzieję, że te kwestie, które wymagają jeszcze doprecyzowania, one będą dopracowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy, tak sądzę, może nawet tygodni i raport będzie w tym roku opublikowany. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak się stało.